szczególnie kiedy czasu jest mało i musimy być bardziej esencjonalni, to tym bardziej musimy to przetrenować. Nie wykuć na blachę, ale przetrenować, bo flow możemy mieć, możemy płynąć sobie jak chcemy, ale jak tego nie przećwiczymy, to nie bardzo wiemy, dokąd dopłyniemy. Dzisiaj to, co ja widzę pracując z liderami, że oni już nie tylko chcą lepszego wykonania na scenie czegoś, ale chcą innego sposobu na opowiedzenie tego, co robią. Także przedsiębiorcy. Z czego to zainteresowanie wynika? Czy oni ci kibicują, czy oni patrzą, kiedy z podkulonym ogonem wrócisz do mediów? Ja myślę, że dzisiaj na przykład, gdybym szukał partnerów do tego, to nie tych, którzy mają pieniądze, bo zwykle to było dla mnie nieistotniejsze. Czy on, jego będzie stać na to, żeby zainwestować, ale czy on może przynieść mi jeszcze jakąś wiedzę? Myślę, że jest wielu, którzy chcą rozwijać swoje pasje, ale nie wchodzić w biznes jako taki, bo wiedzą, że to nie jest łatwa robota. Jarek na to wszystko zarabiał i to mówię bez pretensji, ani bez żalu. Po prostu to jest mój remanent tutaj u Ciebie w studiu, ale też taki remanent na koniec 23, który sobie zrobiłem, wiedząc, czego nie chcę teraz. Proszę, że będę się przez chwilę żalił, ale zakładam, że to jest to miejsce, a nawet jeżeli oni to zobaczą, sorry za szczerość.